ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when nickels down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Who's gonna run this town tonight? We gonna run this Rick? Ale się rzucałeś, kurde, stary. Zły sen? Zostało jeszcze chyba 10 minut. 2 godziny snu prawie z głowy. Dziwię się, że w ogóle możesz spać po tym, co się stało. Duszę tu jak w kotłowni. Na tym cholernym statku można się po prostu udusić. A, no tak, wpadł do ciebie Irish. Chyba nie chciał cię budzić. Mówię ci, stary, śpi ile się da, póki możesz. Czym się rękę? Trzymaj się, Marin. Szeregowy. Szukam Irisha, ale najpierw... Chociaż nie, dobra, lecimy. Chociaż rozejrzymy się, może coś tu jest do zebrania. Jakieś znajdźka czy coś. Aha, jest i przedmiot. Mówiłem, takie coś znaleźliśmy już wcześniej w pierwszej misji. W poprzedniej, no cóż, nie zauważyłem. Panowie, gdzie jest Irish? Okej, rozumiem, że tędy. Tu, o, tu jest przejście jakieś, długi korytarz. A, to takie buty. No to w sumie nie sprawdziłem tej opcji. Widzicie, mogliśmy wszystko ominąć lub też pójść tamtędy i akurat załapać się na znajdźkę. Wow. No dzień dobry. Okej, chyba tędy. Słychać tutaj właśnie tych nowo przybyłych. Okej. Ktoś chce sprzedać. Ciekawe. No dobra, atak EMP narobił na mnie złego pasztetu. Sierżancie. Czeka nas długi dzień. Trevor, posłuchamy sobie, co mają do powiedzenia. 4, tam gdzie są prądnice. Hydraulika stanęła. Trzeba sprawdzić główny dosył tutaj i przyjrzeć się odpływom. Jasne? Najpierw trzeba będzie uruchomić klimatyzację i filtrowanie. Zespół Powers, to będzie wasza działka. Zacznijcie w sekcjach B4 i E9. Dalej się zobaczy. Hey Stamper, Underwood. Mamy problem, po raz kolejny podniosła się woda. Teraz jest pod pokładem pojazdowym. Musicie sprawdzić pompy zenzowe. Zajmijcie się tym. Dobra. Tyle zdążymy zrobić przed końcem wachty i jeszcze... Jeszcze tylko się upewnię. Okej. Okay. Widzicie? Moim imieniem, moim nickiem tutaj nawet zarządzają. Fajnie. Okej, którędy? Na pewno nie tędy. Tędy? Też nie tędy. No to którędy? Chyba tędy. Pełne uzbrojenie? Nie za gorąco ci? A? 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 Ale widać oczy. No to już jest progres. Skoro widać ci oczy, to naprawdę to jest progres. Dobra, chyba tędy. Flary jak u Abramsa. Ej, Reker! Weź załóż Irishowi jakąś smycz. Sprowadziliście nam na pokład całe zasrane miasto. Kupę ludzi, do których nie powinniśmy się nawet zbliżać. To wrogowie. Sam jesteś wrogiem. Długo będzie to problem Tytana. Tym razem wam się chyba upieczę. Uwaga! Oficer medyczny prosi o oddawanie krwi. Jest
Grupa chorych jest tam. No cześć. Przed chwilą jej mąż zaczął mówić. Ale może być z nim gorzej niż myśleliśmy. Chwila, nie może tam pani wejść. Zwariowałeś, tam jest mój mąż. Przykro mi. Wpuśćcie mnie. Wow. Kto jak w dobrym w ogóle szpitalu, tylko że łóżka. Ona jest z nami. Wpuśćcie ją. Nieodsłonięte. Łazi pani, ja też chcę wejść. Zróbcie mu tomografię. Może mieć krwotok mózgowy. Nie mamy jak. Prawie cały sprzęt uszkodził impuls elektromagnetyczny. Mamy spotkać się z lotniskowcem Tytan. Dopiero wtedy będziemy mogli coś zrobić. Proszę pani, będę uważać na pani męża. Spokojnie. Zostanę przy nim. Mam wykształcenie medyczne. Jasne. Każda pomoc się przyda. Nieprzytomny. No dobra. Iris się szuka. Jest na dolnym pokładzie pojazdowym. Już się pogodziliście? A pokłóciliśmy się w ogóle? Tędy, co? Nie? Tu jest zejście. No tak, ty musisz mi otworzyć, bo ja sam sobie nie otworzę. Jeśli Chang zechce, może w nas uderzyć i pozwać na to. Zanim się w ogóle obejrzymy. Mam nadzieję, że jednak nie jest tak źle. Zobaczymy. Wiele wyjaśni. Uwaga! Zespół i techniczne prosi o niezwłoczne przekazanie wszelkich wiążących urządzeń elektronicznych odpowiedzi. Co oni tam robią? Trochę tego mają. Iris to swego gość, ale ciągle pakuje nas w kłopoty. Sam nie wiem, może mu coś powiedzieć. No bo z jednej strony żołnierz nie powinien podejmować decyzji za dowódcę. To źle wpływa na dyscyplinę. Tu coś w tym jest. Ważna rzecz. Wiem jedno. To ty powinieneś wtedy decydować, nie Iris. To pewnie wkurzony łazi. Hej, Iris! Fuck. No cześć, dziadu. Hey, ma, złap. Dałeś jej jabłuszko, większe od tej głowy, ale dobra, mniejsza w to. 396 ludzi. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobiliśmy, co? Hej. No co ty, nie kupujesz chyba tego picu, że to wrogowie? Nie, no pewnie. No ale wyszedłeś przed szereg. Przecież Wrecker teraz dowodzi. Ale powiedz, pa, co jest kurwa ważniejsze? Sumienie czy pieprzony protokół, he? Wiesz co? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed garisonem. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódcy. Dobra, co tu mamy? Nawet w idealnych warunkach ten okręt z trudem pomieściłby 400 uchodźców. Garison się wkurzy? Okay. Trudno. My postąpiliśmy właściwie. Twoje argumenty nie powalają, Mariusz. Kurczę, jaki dżentelmen z Wreckera. Puszcza ich przodem. Głośniki też niczego sobie na statku. Chodźmy na górę! Ej, ludzie! Drogi ludzie! Drogi! Matko Boska. Czy to jest ten Tytan, czy co to miał przyjechać tutaj wodą do nas? Bardzo niedobrze. Gdzie do kurwy są grabarze? No tu stoją, nie? Wrecker, weźcie ludzi, za mną! Tak jest. Chodź, Wrecker. To mnie przepuśćcie. No widok monumentalny wręcz bym rzekł. Kilka statków, naście statków, samolotów jeszcze stoi, ale... Wow. Co się stało? Tytan nie ma dużo czasu. Muszę mieć swoich ludzi na pokładzie, zanim statek pójdzie na dno. Niestety sytuacja jest niezwykle złożona. Nie wiemy, kto w nich uderzył i czy jeszcze wróci. Nie stać nas na niespodzianki. Grabarza nie zawiodą. Sierżancie Wrecker, dowodzenie przejmuje agent COVID.
Macie spełniać jego rozkazy bez dyskusji. Chciałbym coś powiedzieć. Ale kapitanie, nie będę z tobą dyskutował, Irish. Macie słuchać dowódcy. Zrobię miejsce dla ocalałych. Chcę ustawić Walkirię w defensywie, kilometr na wschód od Tytana. Agencie Kowik, czas na odprawę. Na Tytanie szukamy danych i ocalałych ludzi. Brać sprzęt. Broń i oddycharki. Dobra. To ja biorę sprzęt. Broń główna. Broń główną sobie weźmiemy. Karabin szturmowy. No Skaram Hama, bardzo duże obrażenia, ale... Celownik holo, dobra, niech będzie. Broń dodatkową weźmiemy sobie... Co by tu wziąć? Hołka. Proszę bardzo. Oddycharka jeszcze, spoko. Przygotowałem wam łódź, jazda! Czuję się jak chłopiec. Otwieraj. Wyluzuj, Ivans. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, panowie. Tempo, czas działa przeciw nam. Sierżancie Recker, prowadzisz. Jasna sprawa. Gdzie wsiąść? Tu? Nikt z nas nie wie do końca, co się dzieje. Macie okazję rzucić na sprawę trochę światła. Nie dajcie dupy. Zrozumiano, agent. Okay. Wielu ludzi z Valkyrii na nas liczy. Stawka jest dużo większa. Jasny gwint. Prawie mnie tam przydzieli. Wiemy mniej więcej, ile czasu mamy, zanim pójdzie na dno? Wystarczy. No, ale wystarczy. Ile? Wejdziemy na pokład, wyjdziemy i dopiero zatonie? Witam to zajebiście, wielka łajba. Wyluzuj i podziwiaj widoki, żołnierz. Dowiesz się na niej. Jak mam się, kurwa, wyluzować, płynąc nie znam. Irish, spokój. No, ale niebo, muszę powiedzieć wam, że jest całkiem zacne. Jasne. Dobra, dobra, dobra. Trendy, tędy. Nic, nic. Podziwiam widoki. Wow, rybki! W kraju kanionu o głębokości 3 km. Każdy ich może się zsunąć. Nikogo nie widzę! Gdzie jest załoga? Boże! Zabiera wody! Własnym oczom nie wierzę! Lepiej ubiec pracy. Ktoś go nieźle załatwi. Agencie Kowik! Co robimy? Jak wejdziemy na pokład? Na koło! Pokój to! Dajcie jakieś dziury w kadłubie! Dobra! Coś się znajdzie, skoro to nie, no to musi mieć dziurę. Poznaję to uszkodzenie. Miejski pocisk przeciwokrętowy. Jasne, do środka. Słuchajcie, Tytan był poza zasięgiem impulsu EMP i nadal prowadził dane, gdy my byliśmy już ślepi i głusi. Musimy je przejść. Musimy się śpieszyć. Dobra. Raz, raz, naprzód! Proszę mnie puścić, ja chcę iść. Wtedy czołgać szybciej się nie możemy. Ale już misja ma klimat. Jeśli mam się czołgać po tonącym statku, już mi się to podoba. Cholera! Kowik, masz plan ewakuacji? Załajma się mi kopytnie? W końcu na pewno zsunie się na dno. Jak wszystko pójdzie dobrze, zdążymy się stąd zmyć. Z rejestratorem podróży. Zobaczymy. Bądźcie ostrożni. Jesteśmy na pokładzie C i kierujemy się do przedziału obsługi technicznej. Szukajcie włazu G46. Prowadzi prosto do celu. Dobra, gdzie on jest? Tam. Idziemy. No to idziemy w takim razie. Co można wydobyć z rejestratora podróży? Masę informacji. Trasę okrętu, dane z transponderów i radarów, zapisy rozkazy z centralnego dowództwa, wysłane po tym, jak Valkyria straciła łączność. Gdzie teraz o, mówię? Co tu mamy? Tak jak mówiłem! P90? Włazu G46! Ładny celownik. Zabieram. No i mamy włas. Lekko znalazł. Czekaj, pomogę ci.
Otwierajcie. Czy niby mamy tam zjeść? Chyba raczej umiesz pływać, synu. Czy nie? No chyba tak. Pokład powinien znajdować się nad wodą. Zbierajcie się. A ile taka maseczka starczy? Przepraszam bardzo. Bo mogę utonąć. Słyszałeś coś, kiedy to wyznam. Skakuj. A kiedy ja maseczkę założyłem? Przepraszam bardzo. No, płyń. Płyń, Irish. Nie zamulaj. Dobra, nie wiem, czy shift coś daje. Chyba nie. Cały czas coś jakby pękało. Czyżby coś tu się w ogóle paliło? Oj tak. Oj, jak to ładnie wygląda. O, jakie to ładne. Okej, wypływamy. To jestem. Ej, słuchajcie. To ludzie? Albo jakaś maszyna. Musimy ruszać. Woda się podnosi. Czy wszyscy gotowi? Można zaczynać. Są blisko. Sygnał SOS. Coś może być uwięziony. Tego nie wiemy, sierżancie. Kurwa mać, mieliśmy przecież szukać danych. Ilu? Nie czas na dyskusję, jasne? W naszych rękach spoczywa los gwiazdy, nie wychowały. Zaraz, moment. Nie ma szyny. Gdzieś tam są ludzie. Otwieram. Maszynownie. Kurczę, patrzcie. Pełno tu wody. Woda się podnosi. Szukaj przejścia. Musimy przejąć dane za nie. Tutaj! Tutaj! Woda się podnosi. Musicie nam pomóc. To jedyna droga wyjścia. Spokojnie, wyciągniemy was! Drogi żołnierzu. Kurwa, zaspawamy! Użyj broni! Oni już są... Co, mam strzelać? Idziemy ja? Nikuja! Nie zostawimy ich! Nawet gdybyśmy mieli palnik, zajęłoby to nam 9 minut. Woda się podnosi! Zanim ich wydostaniemy, będą martwi! Idziemy, to rozkaz! Ja tu dowodzę! Chuj z tobą! Dawać, chłopaki! Nie, nie! Daj mi to! Co dajesz? Spokój! Przykro. No dobrze, nie idź, idź! Sukinsy, zapłacimy za to. Dopadnie. Raka, musimy iść. Hej, oni nas zamknęli! Zostawiajcie mnie, chcę umierać. Kto was zamknął? Zamknęli nas, zostawili tutaj, nie wiem czemu. Ale kto? Wystrzelili w okres rakiety i weszli na pokład? Przecież tu jestem. Nie, błagam! Matce, nie chcę umierać! Jestem w boku! Nie tak, nie tak! Trzeba to skończyć. Okręt nie mógł zacząć. Okej, no i jesteśmy, gdzie mieliśmy być. Tak mi się wydaje bynajmniej. Na kamerach, no nic nie widać. Statek w ogóle jak nowy wygląda. Znalazłeś Wrecker? No chyba tak. Pora spierdalać z tej trumny. Wreszcie, kurwa. Wracamy na walki. Słyszę jakieś głosy. Okej, okay, zapis. Wow, jeszcze latarkę mamy. Znak, zdejmiemy ich. Dobra. Okej. No ładnie prują. A zmienić broń, bo... Uważaj,
serio, ledwo co widać. Tak naprawdę. Okej, ogień zaporowy! Żaden zaporowy! Cię go zabić najzwyczajniej w świecie. Dobra, świetny strzał, Reker! Dobra, lecimy dalej. Skoro wszyscy załatwieni. Jak ja ci zaraz strzelę ze strzelby. Dawaj mi za 50. Za. Chciałem E50 powiedzieć. Nie za E50. Czemu padli? Bożeż ty! Na pół, Chryste! Nie wierzę, że jest niemożliwe! Zaraz odpadnie! Co robimy do chuja pana? Trzymajcie się! Tytanik! No ładnie! Uwaga! Dobra, wylądowałem. Słyszałem, że nieprzyjaciel. Dobra, panowie, muszę się trochę uleczyć. Co tutaj z granatnika coś wali? Ale dostałem hita. Ej, panowie! Dziękuję! Co to miało być? Granatnik? Nawet na multiku granatnik jest, kurczę... mało szanowany. To nie było ładne. To wcale nie było ładne. O, po co ja strzelałem, jak i tak punktów za nich nie było? Dobra, żyje, jeszcze żyje. Co to tak pruje? O, psi, na glebę. Ja wam tu postrzelam. Okej. No nie, ostatnia pestka mi została. Tutaj cwaniak był. Wycofują się, jazda! Naprzód! No to jazda. To takie rarytasy można było zrobić? No i zdarza się, no. Gdzie są nasi? Tutaj. Coś jeszcze jest? Nie ma. No wiecie wy co? To było po prostu słabe. Okej, widzę. Coś ty nawet... O, wow, dorzucił. To muszę pogratulować celności. Siły rzutu. Fajna muza, nie powiem.
O, tam nikogo nie było? To już ostatni, jest szybko. Okej, dobra, skoro ostatni, to ostatni. A nie złodzi kurwana! A teraz podpieszamy łodzie? Tak się, stąd dostaniemy! To nasz nowy... Co jest, mam skoczyć? Wow! No wysoko było! Płynę, nie płynę? Dobra, jestem, panowie! O kurde! Nie no, jeśli coś tu jest, to ja chętnie postrzelam się. Co ja na brązie mam? Ej, coś tu jest. O, te fale są zajebiste. Nara, o! Wow! No nieźle, panowie, tutaj się bawicie. Jest i brąz. Przydałoby się, jest i srebro. Przydałoby się coś więcej. Żegnam. Czy to jest... wrak? To jest wrak. Niestety. O to w stronę Valkyrie. Mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj trafimy. Coś tam pływa z tego co widzę, małego. A pewnie nie do nas. Czy to się przegrzewa? Chyba nie. Kurczę, tylko srebro. Słabo. Nie, jednak są. Dawać go. Możesz ty! Rozwalał ją na kawałki, skurwysyny! Damy radę! No raczej, że damy radę, nie? Jest druga. Jest złoto! Yeah! Gincie. Nie wejdą, strzelam, nie działa. No to pełna rura. Orzesz ty. Co się stało? Co to było? Że co, że zginąłem? Ej. Serio? Długo wczytuję. Co to się teraz stało? Znów, no co to miało być? E? Misja przerwana? Okej, to było bardzo interesujące. Czyli mamy robić uniki zwyczajnie w świecie. Mam do niego strzelać. A, strzelać! Takie bajery! Płynę, ale fale są nieziemsko wielkie. Chyba tak. Jestem!
Dobra. Nie ma co się bawić z nimi. Zerknięty! Grabasze! Chińczycy przejmują okręt! Zaraz nas powybijają! Gdzie jest Garrison? Mostek zamilkł 10 minut temu. Cholera! A ludzie, którzy byli z Garrisonem? Mężczyzna i kobieta? Mężczyzna i kobieta? Dwoje Chińczyków! Na tej łajbie jest ich od groma! Kurwa, musimy iść na mostek! Już! To leci. Przewóź nas. Prowadź, Rekker! Uważajcie! No. Nie wiadomo, kto tu jest w drodze. Jak nie wiadomo, kto tu jest wrogiem? Wszystko wiadomo. Okej. Myślałem, że tam ich radą strzelać. Okej. Co tu mamy? Gadżety. Stinger! I co to jest? Home. Ten chyba będzie lepszy dla nas. Nie zniszczyć mostek! Nie zniszczą! Ja tu jestem. Weźmy sobie coś, czego nie mieliśmy na Tomasa. Nara. O! Ktoś tu się zbagował. Ale prują tutaj. Dobra, panowie, do przodu. Co ty się tak kampisz tutaj? No dobra, trochę słabe te realia. Zwykle z gazem, tak? O, masik fajny, jak zawsze szybki. Chodź tu, gnoju. Jakieś osiągnięcie nam wpadło, fajnie. Coś jeszcze? Co wy tu robicie z nim? Dobra, gdzie? Tędy. Otwieramy. Go! Okej. Hanna ma kłopoty! Sama dała sobie radę. Cholerne. To i tak gratuluję siły, wywaliłeś drzwi. Garrison kazał go przenieść. Co? Zostawiłeś go? Garrison ma gdzieś, kim jestem. Co miałam zrobić? Pobić go? Pomogłam odeprzeć atak. Zadzwoń na mostek i wypytaj Garrisona. Ciebie posłucha. Jezu Chryste, Hanna, przecież mostek został odcięty. Wynosimy się stąd. Grabarze, jazda! Za tobą! Moment. Zaskakiwać, co, Hanna? Bo tu widzę różne fajne rzeczy. Bardzo chętnie bym sprawdził, co gdzie jest. Dobra, nic nie ma, wracam. Ale czekajcie na mnie! Co jest? Zwłoczki. Kolejny zapis. No nie wiem. No lecimy, nie?
Wow. Kręć się, jo! Aż tak? Dawaj, 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 wychylaj się. Patrzcie, ja ten przeżył, no. Dobra. Co to tak? A, to pelotki tam kryją. Dobra. Co jest? W drugą stronę to. Zamiast to przewrócić, to wy chcecie to przeciągnąć w drugą stronę. Ale te ruskie... Helikopter ze ruskie nie. A cholera! Chińczycy! Nie zanieraj z Valkyrią! Desant z powietrza! No nie! Desant! Możecie wskazywać cele! Rozwalmy je, zanim przyłapują ludzi! Pierdolone kule nie mogą dotrzeć na mostek! Kovic! Kovic! Nie ma! Możesz, ty, wytrzymał! Wskaż się na cel! Chyba nie da się tego zrobić. Muszę wam powiedzieć, że w porównaniu do kampanii z Battlefielda trzeciego, potwierdzone trafienie, o kim? Tam jest. Wskazujcie cele! Ile ja mam tego w niego wystrzelić? Pancerny jakiś. No nareszcie. Tego to ja załatwię nożem. Przez apteczkę mu bije ten nóż. No nie wierzę. Okej, jesteśmy gotowi. Okej. Moment. Najpierw ten. Uwaga na rupę, destatującą niezy! Okej, dużo was. Za dużo. Meduje gotowość! Czy ktoś? Atakujemy, czekajcie! Dawać! Kurczę! Jedno co mi się podoba, że te misje są długie. Będziecie mieli naprawdę długie odcinki. Naprawdę, serio mówię, bardzo długie odcinki będziecie mieli. Bo jeden odcinek, jedna misja, ale... No i dobra. Gdzie jest Kovic? RKM-ik? Rozstawiłbym, ale teraz nie mogę. Tu jest wszystko nagrane. Dobijasz! Ach, Garrison Makoti! Tank weźmie was na cel. Będziecie w centrum wyjazdu. On ma przeżyć, a wy... A wy... Powiedzcie Garrisonowi, czy ma jej ufać. Dziękuję. Wrecker! Znów dowodzisz. Idźcie. Rozumiem. Już! Chodźmy. Ja przodem do góry. Dajcie mi tylko tego FAMASa. Co robimy? Na mostek i szukamy Garrisona?
Coś musimy zrobić. No i znowu dowodzisz. Zabrałaś mi Famasa. Ten co miał? Famasa! No jak pięknie. Dobra. Lecimy do góry. Trzeba zakończyć te dziadostwo. O kurcze! Ile można przeżyć strzał w głowę? O nie, to było za mało. Względem gry oczywiście. No dobra, to mogę z tego zacząć działać. Tutaj na pewno nie przeżyję tego. Panowie, gotowi? No to wjeżdżam z buta. Ole, to jest niecelne! A oczywiście wy mi zostawiacie drogę, nie? Łap granat. No raczej, ale zabicie go ograniczyło z cudem. Nie mam drugiej broni. A nie, mam drugą broń. Nikogo tu nie ma. Mostek czysty. Jak jego stan? Stabilny. Gdzie agent Kowik? Niestety zginął. Niech to szlak. Tylko dzięki wam Walkiria nie zatonęła. Niestety jest uszkodzona. Do domu wciąż daleko, żołnierze. Mnóstwo wrogów wokół. A najgorsze dopiero przed nami. Dlatego naprawdę cieszę się, że jesteście. Sierżancie Recker! Czekam na raport za 15 minut. Grabarze są wasi. Ura! Jej! Dane z Tytana potwierdzają, że Centralne Dowództwo Pacyfiku nie istnieje. Zostało zniszczone przez Chińczyków. Teraz to już teren Changa. Rozumiem powagę sytuacji, kapitanie. Tym bardziej wskazana jest ostrożność, ale włączenie jej do oddziału Irish nie ma pełnego obrazu sytuacji. To szczególne okoliczności. Ona pójdzie z wami. Rozumiem. Irish jest w porządku. Będę go miał na oku. Doceniam to, Pak. Przed tobą długa droga, ale masz zadatki na dowódcę. Dziękuję. Powinniśmy coś wiedzieć na temat ataku na lotnisko? Tak, przeprowadź Rekera. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Trochę pogmatwany, długi. Tak, Rekera. Ale za chwilę go kończymy, tak więc cóż, ja już z wami się żegnam. Trzymajcie się, pa, pa. Przebijecie się na lotnisko. Tylko ostrożnie. Dacie znać, jak wyprowadzą samoloty. Dowalimy skurwielom i popłyniemy dalej na zachód. Jasne, kapitanie. Łatwizna. Tak. Recker, możecie zginąć. Straty będą duże, ale nie ma wyjścia. To nasza jedyna szansa. Oddział, który dotrze na lotnisko i wystrzeli flarę, będzie mieć pół minuty na ewakuację, zanim rozpoczniemy ostrzał. Jasne. Musicie się zwinąć, zanim spadną nasze rakiety. Hana? Chodź, Recker.